Cześć, witajcie. Bardzo serdecznie Was witam. Ja myślę, że pan Morawiecki to jest naprawdę istny sobowtór Pinokia. Istny sobowtór. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj pan Morawiecki z panem Niedzielskim, co przykuło moją uwagę, to brak u nich maseczek. No, dzisiaj pokazali facjatę, pokazali twarz, no prawdziwą twarz, czyli tę hipokryzję. Ale dzisiaj odsłonięci Morawiecki... Taki jakiś uradowany, natomiast niedzielskiemu aż się głos zmienił. po prostu niedzielski dzisiaj inny głos miał, inną barwę głosu. Nie wiem, co się stało, być może przez te maseczki miał jakąś dziwaczną. Ale to jest, moi drodzy, hipokryzja. Oni jakiś czas temu mówili, że będą odmrażać, i te maseczki po prostu znikną. Nie, okazuje się, że maseczki zostaną. Czyli to, co najważniejsze, czyli tak, oni odmrozili, oni odmrażają, tak? Że nic z nie odmrażają. Oni znoszą obostrzenia w taki sposób, że żadnych nie znoszą, bo tak naprawdę to, co dzisiaj znieśli, czy ogłosili, że zniosą od 1 marca, to nie ma większego wpływu na nasze takie codzienne życie. Takie najbardziej upierdliwe, bo yy, nie oszukujmy się, ale większość Polaków, no to czeka właśnie na, na zniesienie tych maseczek. Właśnie na to czekają. Tak naprawdę, panie Marecki, oni nie czekają na to, żeby praca online, czy tam zdalna w urzędach się skończyła. Oni czekają, Polacy, moi rodacy, my czekamy. Cały świat czeka na to, żeby to się w, w końcu skończyło i żebyśmy no, normalnie mogli pokazać twarz, pokazać naszą twarz, moi drodzy. Dzisiaj ja nie wiem, jak to nazwać. Powiem wam szczerze, nie wiem, jak to nazwać. Morawiecki jeszcze odpowiadał na tematy ukraińskie. To już takie pomieszanie z potentaniem. Zauważyliście, że teraz to już tak naprawdę nie ma zagrożenia dziewiętnastkowego, tylko teraz jest zagrożenie ze wschodu. No, oni sobie tak wymyślają te zagrożenia. Ciekawe, co będzie następne. Nie wiem. Inwazja ufolutków? Może ufo, może inwazja ufo będzie wkrótce. Jakieś kręgi takie. W zbożu, będą i Morawiecki będzie robił konferencję. Moi drodzy, startujemy z taką szybciutką analizą tego, co powiedział dzisiaj Morawiecki wraz z niedzielskim. No, to co powiedziałem wcześniej, na, ugu, na uwagę zasługuje brak e, masaczek u jednego delikwenta i u drugiego delikwenta. Startujemy, bo naprawdę będzie wesoło, naprawdę będzie ubaw popachy, bo, no, ubaw taki śmiech przez łzy, bo ja jestem zawiedziony. Obiecujecie takie obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Aż się ten Morawiecki zmienił. Patrzcie, jaką ma teraz taką dziwny taki wyraz twarzy. Startujemy. Dzisiaj znosimy większość obostrzeń i zostawiamy tylko te, które są najbardziej konieczne. A, dzisiaj znosimy większość obostrzeń, ale zostawiamy tylko te, które są najbardziej konieczne. To, czyli właśnie te najbardziej konieczne, według Pana, są najbardziej upierdliwe dla nas, dla nas, obywateli? Ograniczamy. Te obostrzenia, wszystkie, które do dzisiaj obowiązywały, nadal tylko e, będzie obowiązywało noszenie maseczek. Aha, słyszeliście? Wszystko z do dzisiaj, dzisiaj od 1 marca, wszystko z do ale zawsze jest jakieś ale. Ale zostaje z nami noszenie maseczek. Brawo, panie Gebetto czy Jebetto, to tam chyba strugał z jakiegoś takiego lichego drewienka, Coś mi się wydaje. W miejscach publicznych, w szczególności w środkach komunikacji publicznej. W Ale czekajcie, bo oni też są w zamkniętym pomieszczeniu, więc dlaczego nie ma? Dlaczego pan nie nosi, skoro pan dzisiaj ogłasza, że pan nie znosi tego? Zostaną z nami. Ja się zastanawiam i martwię, jak długo? Jak długo? To podkreślam, tam, gdzie rzeczywiście ten dystans między ludźmi jest bliski z oczywistych względów ale przywracamy również normalną pracę w urzędach. O, to jest bardzo ważne. Normalna praca w urzędach. Jeśli kiedykolwiek one normalnie funkcjonowały, bo polskie urzędy to jest kpina i śmiech na sali. W urzędach obowiązywała praca zdalna. W firmach, przedsiębiorstwach zalecana była praca zdalna. Dzisiaj znosimy to zalecenie. Dzisiaj urzędy wracają do normalnego funkcjonowania. Ja nie zauważyłem, żeby one nie normalnie funkcjonowały. Byłem czasem coś tam załatwić i wszystko było po staremu. Ja nie wiem, co tutaj panu Morawieckiemu nie podobało się w tym, bo tak naprawdę zostanie po staremu. Moi kochani, chodzi o to, że tak. Morawiecki dzisiaj z niedzielskim wyszli, ogłosili dobre nowiny, tak naprawdę nie ogłosili nic istotnego, nic istotnego, nic się nie zmieni w 1 czy 2 marca, w porównaniu do tego co jest teraz jakieś takie małe pierdoły, mało znaczące dla nas a te najważniejsze pozostawiają i bardzo się boję tego, że nawet jeśli zniosą w marcu to w kwietniu znów będzie 6 i 7 i 8 a kiedy będzie koniec nie wiadomo, bo to jest tak pewne jak szóstka w totolotku Utrzymujemy izolację i kwarantannę dla domowników, ale w tym skróconym e, czasie i będziemy obserwowali również to, co dzieje się w innych krajach. Potem. A właśnie, pan Morawiecki patrzy na to, co dzieje się w innych krajach. Inne kraje jadą cały czas, bo taka ostra jazda, no to Morawiecki patrzy na nich, też prowadza. Inne kraje luzują, wszak no, w innych krajach może być coś innego, ale nie, bo inne kraje luzują, to Morawiecki też luzuje. Inne kraje nie luzują, Morawiecki nie luzuje. A przecież w Niemczech, we Francji, w Portugalii życie może toczyć się zupełnie inaczej, panie Morawiecki. To jest inne państwo, inna służba zdrowia, inna dieta. Ludzie są może bardziej podatni na choroby albo są bardziej odporni. Niech się pan nie patrzy na innych, tylko niech się pan patrzy na siebie. Bo tutaj w Polsce nie jest aż tak źle, żeby wprowadzać takie drakońskie, surowe rygory to aby jak najmniejsza dolegliwość obostrzeń pozwoliła nam szybko wrócić do normalności. Szanowni państwo, rozdział pandemii niestety nie jest jeszcze zamknięty. To też trzeba powiedzieć jednoznacznie, pandemia nas wszystkich nauczyła pokory. A nie jest jeszcze zamknięty. No to jeszcze trochę się z tym pobawimy, no to jeszcze nie jest koniec, moi drodzy, no, jeśli ktoś myśli, że to już koniec. Nie, to teraz na chwilę jest taki Wschodnia inwazja tam, przed ufolutkami jeszcze będzie coś, pewnie. Ale to jeszcze wróci, to jeszcze wróci, jeszcze wróci, jeszcze będzie, jeszcze będzie. Oczywiście wolałbym się mylić, ale no, znając życie, to znów coś wywiną. Jakoś tak okolice świąt wielkanocnych, coś tam będzie pewnie znów się działo, coś tam zamkną, przymkną, może coś tam, no, znając życie to pewnie tak będzie, może jakiś lasek sobie zamknął. Nauczyła spokojnego podejmowania decyzji, ale widzimy, że dzisiaj śmiertelność wywołana wariantem Omikron. Czy nie odnosicie wrażenia, że jak pan Morawiecki się wypowiada, to mi to tak trochę przypomina takiego pierwszoklasistę, który dopiero pierwszy raz się wypowiada przed swoją klasą. Taki trochę niepewny, jakiś taki zawstydzony. No taki, że taki Taki Mateuszek malutki, który dzisiaj pierwszy raz do, do szkoły poszedł. Hospitalizacje wywołane tą mutacją są dalece, dalece niższe niż warianty, niż, niż, niż przestrogi, które, z którymi się spotykaliśmy i których słuchaliśmy. Słuchaliśmy, bo lepiej założyć ten zły scenariusz i ocalić jak najwięcej istnień ludzkich, pomóc jak największej liczbie ludzi niż spotkać się z potężną falą, która by groziła naprawdę daleko idącymi konsekwencjami. Ale filozof, o kurcze, o jasny, jasny piernik, o, o kurcze blade, ale filozof, jakie to było piękne, jakie to było piękne powiedzenie. Czy pan nie myślał, żeby może jakieś książki filozoficzne wydać albo może jakieś takie serie na YouTubie może wrzucać, bo z pana jest niezły filozof, ja pierdykam, no istny jakiś tam kurcze Arystoteles albo jakiś inny myśliciel. Ja cię kręcę, ale się normalnie rozkręcił ten nasz premier. Takie mądre zdania, słowa wypowiada, że aż zaraz sobie to zapiszę i chyba będę powtarzał jutro przez cały dzień. Będziemy stopniowo odchodzić od wszystkich pozostałych oboszczeń, ale dzisiaj A e, <sum> Fajne, uwielbiam to! Będziemy. Od wszystkiego będziemy odchodzić, wszystko będzie postarowało, będzie fantastycznie, będziemy żyć. Normalnie, będziemy czyli w przyszłości kiedyś tam. Ale dzisiaj zostajemy przy tym, co mamy. Brawo! Pocieszająca nowina. Ogromna większość z nich wkrótce przestanie obowiązywać. Decydując właśnie o tym, że. Aha, dobra. Teraz e, syntezator modwy, ale słuchajcie się, że głos mu się zmienił. Naprawdę głos mu się zmienił. Adamowi głos zmienił się. Taki jest teraz, taki inny, taki po prostu inny, słuchajcie. Od 1 marca znosimy większość tych restrykcji, które mają charakter gospodarczy. Prawdziwy syntezator mowy, nie? W zasadzie zostają tylko te restrykcje, bo mówię tutaj o maseczkach, o izolacji, o kwarantannie. <słuch> w zasadzie po prostu no oderwanie od rzeczywistości. Przecież to jest, panie Niedzielski, to jest właśnie to najważniejsze. Co pan zostawia, to my tego nie chcemy. Które mają taki charakter czysto epidemiczny związany z jeszcze utrzymaniem tego kryterium ograniczania transmisji. Znoszenie obostrzeń to jest przede wszystkim znoszenie tych restrykcji, które dotyczyły swobody życia gospodarczego. Aha, swobody życia gospodarczego, nie swobody życia obywatelskiego, swobody życia społecznego, tylko spo swobody życia gospodarczego. I pod tym względem ta transmisja, która jest związana właśnie z tymi obostrzeniami, jest w naszej ocenie najmniej ryzykowna. Więc podejmujemy te decyzje, które są i odcinają te ryzyko w zakresach no, najmniej dolegliwych. A jakie jest ryzyko, którego pan się boi, że pan nie chce odmrozić wszystkiego, że pan nie chce odmrozić tego, co pan zapowiadał dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu? Jakie ryzyko jest? Że jakie? Jakieś większe ryzyko? Że pani urzędniczka wróci do pracy i będzie obsługiwała, a człowiek, jakiś tam franek czy zbyszek nie może sobie uśmiechnąć się w sklepie i pokazać swoje ząbki? Przecież to jest po, po, pomieszanie z poplątania, aż kurczę się jąkam, jak ja ich widzę i słyszę, przecież to jest, to się kupy nie trzyma. Z humanitarnego punktu widzenia, z czysto ludzkiego punktu widzenia. O kurczę, e, filozof, słuchamy. W Polsce, w przeciwieństwie do bogatych krajów zachodu, nigdy nie dochodziło do triażu, do selekcjonowania ludzi. Aaaaah! Jak to nie dochodziło? Przecież cały czas selekcjonujecie. Przecież ostatnie dwa lata to jest czysta, istna selekcja na wysokich obrotach. No taka hardkorowa selekcja, panie Mateuszu. Triage? aś francuskiego nauczył pan. Kurczę, wszystkie kraje zachodnie, państwa zachodnie tam selekcjonują, a w Polsce nie. Ale pan przecież powiedział, że pan bierze przykład z krajów zachodnich. Że tam będzie luzowanie. no to pan też będzie luzował. Się to kupy nie trzyma, to co oni mówią. Wygląda pan teraz jak jakiś dziw, dziwny człowiek. Dotyczących maseczek, kiedy moglibyśmy się już też. hata teraz jeszcze o maseczki spytali niedziela słuchamy. przestrzeni zamkniętej pożegnać z maseczkami. Kiedy izolacja z zobowiązkowej mogłaby zamienić się na fakultatywną? I czy urzędnicy Jak przeciętny Polak słyszy z obowiązkowej na fakultatywną, no to za bardzo nie wie, o co chodzi. Tam już jutro do pracy, z pracy zdalnej, czy od 1 marca? 1 marca, 1 hmm. marca natomiast jeżeli chodzi o kwestię maseczek i... A to najlepsze jest to, że tak, nie od jutra, nie od jutra, tylko od 1 marca, czyli 29 lutego jeszcze będzie niebezpiecznie, ale 1 marca już będzie bezpiecznie. Kurczę, wizjonerzy tych obostrzeń czy regulacji, które pozostały, to tutaj zdecydowaliśmy się jeszcze nie podejmować tej decyzji, ponieważ od tego tygodnia dzieci wróciły do szkoły. Mamy w związku z tym zwiększone ryzyko tej transmisji w szkołach. Chcemy zobaczyć, jak w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, czy ten powrót do szkół odbije się, ale generalnie nasza taka wstępna ocena jest taka, że raczej nie powinniśmy Obserwować jakiegoś przyspieszenia pandemicznego, że ten trend redukcji powinien być obserwowany. Także ja nie podam oczywiście dokładnej daty, ale obserwując trendy, które będą związane z powrotem dzieci do szkół, będziemy podejmowali tą decyzję. A ja nie podam wam dokładnej daty, ale obserwacje będę robił. Jak już zrobię obserwacje, jak uznam, że można znieść te. Najbardziej upierliwe obostrzenia na to zniosę, ale daty wam nie podam. No bo tak szczerze powiedziawszy, to jak pan zaczął coś tam mówić kilka tygodni temu, no to ja sobie pomyślałem, nawet zrobiłem o tym film. Moi widzowie też się ucieszyli, że no będzie normalność, pełna normalność. Dzisiaj panowie wygłosili swoje jakieś serenady przemówienia o siedmiu boleści. Tak naprawdę nie znieśli nic, nic istotnego. Kolejne Obiecanki cacanki, kolejne mydlenie oczu, kolejne jakieś fatamorgany, tutaj jak z taką fatamorganą gdzieś na pustyni, to, to tak samo my się czujemy, bo już widzimy, już się witamy. Już jesteśmy w ogródku, już się witamy, a tutaj nic, no tutaj znów. Fajnie, no, nawet jeśli coś zniosą, to to, o czym powiedziałem na początku i. Cały czas powtarza, nie wiadomo, co im do głowy przyjdzie wkrótce, więc takie może być z deszczu podrynne, ale trzeba być dobrej nadziei, trzeba być dobrej myśli, trzeba mieć nadzieję, trzeba trzymać kciuki za tych ludzi i nie wiem, może modlić się za nich, żeby może poszli porozum do głowy niektórzy ludzie na naszej planecie, że może, no nie wiem, no może coś ich oświeci, nawróci gdzieś tam na dobre tory. Trzymacie się bardzo się moi drodzy, napiszcie swoje zdanie na temat dzisiejszej konferencji. Ministra i premiera. Nie chcę już mi się wypowiadać ich imion i nazwisk, bo to takie ciężko przechodzi przez, przez gardło, po prostu przez usta. Jakoś no już takie niechęci czuję. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo o niczym się nie martwcie. dużo herbatki z sokiem malinowym. Do usłyszenia, cześć, papa. Pa.